To ja, premierowy music. Dziś moim music gościem jest duet, których debiutancki album Miniatura kryje 10 utworów. Subtelność połączona jest z niebanalnym słowem i radosnym dźwiękiem, co nadaje ich twórczości pierwiastek wyjątkowości. Ich muzykę kocham zawzięcie. Music gość Blauka. Inna wygląda lepiej pewnie, tak zanim przez okno tęsknię. Jego telefon w nocy warczy, niechciane wyjął alarmy. Alarmy, alarmy. A ona kocha to zawzięcie, jedynie za rękę. A on kocha ją za żarcie. Pierwsza była taka zwyczajna relacja. Towarzyska, potem kumpelska. Zwyczajna? Zwyczajna, nadzwyczajna potem. I po jakimś czasie, właściwie mając tą świadomość, że oboje jesteśmy muzykami, naturalne to było dla nas, żeby zacząć coś razem tworzyć. Mhm. Jak długo jakby trwa wasza przygoda muzyczna razem? Pierwsze pomysły pojawiły się 3 lata temu? Tak, to mogło być około 3 lat temu. Wtedy zaczęliśmy robić pewien materiał muzyczny, który jeszcze wtedy nie był Blauką. To był taki twór muzyczny w zasadzie, który ja wziąłem na barki jako producent materiału dla Georgina Tarasiuk. Jednak z biegiem czasu okazało się, że w zasadzie ten wkład twórczy jest taki bardzo porówno i jest tak samo mój, jak i Georginę. I to była twoja inicjatywa, żeby zrobić to jako duet. No tak, te pierwsze piosenki to też było takie szukanie jakiejś wspólnej wizji chyba, bo dużo eksperymentowaliśmy i ten materiał był o wiele bardziej eklektyczny. Zdecydowanie. Zdecydowanie, więc te piosenki, które wtedy robiliśmy, to były jakieś piosenki, które ja sobie zbierałam na przełomie lat, więc to były gdzieś teksty, które miałam w szufladzie, coś wygrzebałam, coś dopisałam i tak wyglądał ten pierwszy materiał, a jak już zdecydowaliśmy się na to, że robimy Blaukę, to od tego momentu powstawały już płyty, powstawały już piosenki na, jakby z myślą o płycie. W jakimś konkretnym kierunku, na który się zdecydowaliśmy, wiedzieliśmy, że to jest właśnie po tych iluś tam piosenkach eksperymentalnych, nazwijmy to, wiedzieliśmy, że ten kierunek to jest właściwy i tak chcemy, żeby ta cała płyta wyglądała. Mhm. A co kryjesz się pod nazwą Blauka? Blauka to wagary. Wagary, jako wagary. Wagary, okay. Tak. Czyli po prostu. To jest taka gwara. Najbliższa mieszkańcom Poznania tak naprawdę, chociaż czytałem też, że Śląska, ale bardziej kojarzy nas z Poznaniem. Blauka, wagary. Ale to tak trochę zdefiniowało nas przez przypadek w sumie, bo szukając nazwy dla naszego tworu, nazwijmy to, właściwie przeszliśmy przez różne próby doszukiwania się czegoś i nagle pojawiła się ta nazwa, pojawiło się to słowo i oboje stwierdziliśmy, że no to idealnie jakby też oddaje ducha tego, co muzycznie tak, zrobiliśmy. Takiego rekreacyjno-wczasowego, perelowskiego ducha. Co jest waszym muzycznym znakiem rozpoznawczym? Jakbyście mieli zdefiniować waszą drogę i wskazać na to, że to jest Blauka i to nas wyróżnia. To jesteśmy my i to sobie cenimy i chcemy wam, odbiorcom, przekazywać to dalej. Co byłoby tym znakiem rozpoznawczym? Wydaje mi się, że chyba za wcześnie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo chyba przy okazji może trzeciej płyty byśmy mogli odpowiedzieć na to. Ja tak czuję przynajmniej. Mógłbym powiedzieć, co charakteryzuje akurat tą płytę Miniaturę, którą teraz wydaliśmy. Natomiast czy jest to faktycznie taki wskaźnik tego, czym jest stylistyka Blauki i jak mnie określić, to chyba za wcześnie dla mnie przynajmniej. Że... Ja bym chyba się doszukiwała już na tym etapie, ale dobrze, że to powiedziałeś, że to za wcześnie na takie definiowanie, bo zresztą ciężko jest nam samym
spróbować znaleźć coś charakterystycznego. Mi się wydaje, że to słuchacze po jakimś czasie nagle z czymś nas sobie obrazują w głowie, tak? I muzycznie, i wizerunkowo, i poprzez obraz, który im dajemy, i teledyski. I wszystko to tworzy jakąś taką w tej chwili całość, która no może już można próbować to jakoś nazywać, ale nie ma chyba też większego sensu. Dla mnie tą taką różnorodnością, którą reprezentujecie waszą muzyką, ale też jakby sobą scenicznie, bo też widziałem was, jak graliście koncerty na żywo, to ta lekkość. Taka lekkość ducha, którą wyniesiecie w sobie, ale też ta trzecia osoba, która stoi i słucha was. Ja przynajmniej poczułem lekkość, słuchając waszej muzyki. Jakby to dla mnie teraz jest takim waszym znakiem rozpoznawczym, jeśli ja miałbym oceniać jako słuchacz. Dlatego też chciałem zobaczyć, czy spotkaliśmy się gdzieś tam w tych opiniach na temat tego znaku rozpoznawczego. Ale bardzo, bardzo szanuję to, że jesteście niezdefiniowani, że szukacie dalej i chyba to jest... Fajnie, znaczy bardzo nam miło, że powiedziałeś o tej lekkości, ponieważ to jest taka rzecz, którą bardzo chcieliśmy uzyskać, żeby słuchacz miał wrażenie lekkości tej muzyki. To było jedno z naszych takich bardzo kluczowych wytycznych a propos albumu Miniatura. Mhm. Także udało się. Oczywiście lekkość uniesiona muzyką i tak dalej, bo tak. Jednak słowa piosenek nie są oczywiste. Trzeba się doszukiwać w nich sensu i tak naprawdę myślę, że każdy może doszukać się i uszyć historię swoją, wchodząc w wasz świat, prawda? Więc to też jest fajne, kiedy właśnie artysta wypuszcza w przestrzeń swojego odbiorcę. Co właśnie waszym zdaniem było trendem, czy dominowało w muzyce w 2019 roku? No to jest trudne pytanie. Słuchacie polskiej muzyki? Słuchamy. Słuchamy. Ja nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć na to, co było trendem, no bo jakby pojawia się trochę elektroniki, pojawia się trochę starszych brzmień w różnym wydaniu, tak? Ale wiem na pewno, że to chyba był rok docenienia tych osób, które od dłuższego czasu też pracują, pomimo tego, że można byłoby ich nazwać w tym roku debiutantami. Dla mnie na przykład taką osobą jest Król, który od dłuższego czasu już działa na rynku muzycznym, a piosenka w sumie Całą ciszę, która się pojawiła na jego przedostatniej płycie, spowodowała, że jego kariera w jakimś tam kariera, no jego muzyczna droga rozbłysnęła i jest go coraz więcej i mam wrażenie, że on trafił w coś takiego, co jest ludziom potrzebne. Może nie trendem, ale takim znakiem tego roku wydaje mi się, że może też być to, jak artyści nie mainstreamowi przedostali się do rozgłośni mainstreamowych. To jest na pewno taka rzecz, która wydaje mi się, że wymaga odnotowania, jeżeli chodzi o rok 2019, bo chociażby Sorry Boys ze swoją płytą Miłość dotarł na listy rozgłośni mainstreamowych. Tak samo Daria Zawiała. Tak. Wielki sukces i a to już jest praca wieloletnia też. Oczywiście, w drugim przypadku jak najbardziej praca wieloletnia, ale no jeszcze 3-4 lata temu nie byłoby to takie oczywiste, żeby tego rodzaju artyści faktycznie funkcjonowali w rozgłośni takiej ogólnopolskiej mainstreamowej. Jako duet jesteście zadowoleni z tego, jak zostaliście wypromowani przez załóżmy polskie stacje radiowe? Kwestia tego, jak jesteś promowany, zależy od też w dużej mierze od osoby, która to promuje. My, ponieważ jesteśmy również wydawcami, producentami fonogramu i jakby taką małą wytwórnią trochę we dwójkę, dużo tych działań mamy po swojej stronie. Wydaje mi się, że stacje radiowe bardzo dobrze nas przyjęły. Figle z uchwałę w 2018, czyli w tym roku, kiedy pojawił się ten pierwszy singiel w czerwcu, był chilloutowym utworem roku, więc to było też dla nas jakieś wydarzenie. Oprócz tego można sobie, nie wiem, czy pewnie większość artystów, którzy ogarniają swoje zasięgi, powiedzmy, wiedzą, że są takie strony, na których możesz sprawdzić to, które radio akurat tego dnia ciebie grało, jako Odsłuchane EU albo na przykład Radiospis, i tam masz wykaz dokładnie, w którym
w której stacji się pojawiły się danego dnia. To, co możemy powiedzieć, to to, że na pewno zostaliśmy obdarowani dużą dozą zaufania na początku przez rozgłośnie radiowe, które gdzieś tam na początku, nie znając jeszcze całego materiału i to, co tak naprawdę chcemy zaprezentować, gdzieś tam uwierzyły nam to, czym to gdzieś może się zaowocować, a czym stała się właśnie pytanie. Co was najbardziej właśnie zachwyciło w tym roku? Album, artysta, singiel? Co było tym takim numerem jeden dla was? Na przykład Sunflower Bean. Kolejną płytę wydała Steady Holiday. Tak, no ja w tym roku odkryłem taką gałąź muzyki, która no, mnie samego zaskoczyła. Jest to anatolijski rock. Nie wiem, czy... Nie spotkałem się z tym. Nie spotkałem się z tym. Ja też nie. I naprawdę super opcja, polecam. Zespół Altingum, bardzo młody zespół z Holandii, tworzy właśnie anatolijskiego rocka. Nie będę mówić nic więcej, ja uwielbiam. To jest moje takie zaskoczenie tego roku, że taki gatunek w ogóle jest i że naprawdę jest w swojej niszy popularny. W tym roku pojawił się premierowy, debiutancki wasz album, 10 utworów. Wgłębiając się w tą warstwę tekstową, można doszukać się porównań waszych do ludzi, właściwie do ich relacji. Pomimo dobrego dźwięku i to wszystko niesie ze sobą lekkość i radość, o której powiedziałem, to tak naprawdę wchodząc w tą warstwę tekstową czasami można dostrzec, że to jednak jest trochę smutna historia. I chociażby nawet lubię ci mówić cicho do ucha i do księżyca wyć, tylko szkoda, że wymyśliłam cię z utworu Fantazmat, czy czasami mogłaby być latającym jednorożcem, by życie było beztroskie i radosne, nie musiałaby myśleć, że kiedyś dorośnie. Z utworu Figle zuchwałe. I właśnie pytanie do was, co kryje się w tych utworach z albumu Miniatura? Z tym połączeniu, o którym powiedziałem. Radości i trochę smutku. Działaliśmy trochę na zasadzie kontrastu. Zresztą ja kiedyś zapamiętałam słowa Nicka Cave'a, który powiedział, że jeżeli masz piosenkę, nie wiesz co z nią zrobić i wydaje ci się, że w jakiś sposób ona i jej czegoś brakuje, to wrzuć do niej klauna. A jak dalej coś nie gra, to zabij tego klauna i wtedy może coś z tej piosenki wyjdzie. I trochę też tak jest z naszymi piosenkami, że pomimo tego, że ja czasami nawet wiedząc, o czym chcę napisać tę piosenkę, wiedząc, że to jest coś trudnego, staram się ubrać to w takie słowa, które skontrastują to z tym, co tak naprawdę jest w tym drugim dnie. Mhm. I stąd te, może nawet... infantylne porównanie, bo przecież jednorożce kojarzą się z czymś wyimaginowanym, ale czymś takim naiwnym trochę jakby w dzisiejszej popkulturze. Ale tak naprawdę zderzając to z postacią osła, który jest imaginacją tego niespełnienia, tak, tego niespełnionego oczekiwania, no to powoduje, że to w jakiś sposób daje do myślenia. Fajnie, że powiedziałeś o tym pierwszy, że odczułeś, że ta płyta ma coś, ma trochę smutniejszy rys niż się wydaje na pierwszy rzut ucha, bo faktycznie ja też po przesłuchaniu, pierwszy raz jak pamiętam, jak przesłuchałem tą płytę już po czasie, po fazie miksowania, po fazie masteringu, kiedy to jest bardzo jakby wytężający do ucha czas, stwierdziłem, że kurczę, to nie jest taka do końca radosna płyta. To nie jest radosna płyta. Faktycznie ona brzmi lekko, jest ubrana w bardzo w takie, powiedzmy, radosne brzmienie nawet, radosne melodie. Natomiast porusza bardzo takie skomplikowane i trudne tematy. I być może chyba właśnie w tym kontraście jest ta cała magia, że czy to czasem nie jest tak, że ten radosny akord durowy właśnie nie jest w tym momencie bardziej smutny od tego najsmutniejszego molowego. A to nie było też tak trochę, że po prostu smutno ci się zrobiło, że już nagrałeś, już się skończyła ta praca? A może po prostu mam melancholijną duszę na przykład. No tak. No.
Powiedzcie mi o waszych muzycznych planach. Co będą koncerty, bo wiem, że w przyszłym roku chyba dwa koncerty macie w styczniu? Dwa koncerty styczniowe to jest taki nasz początek roku. Na pewno rok 2020 będzie pod znakiem koncertów, o których jeszcze nie możemy do końca mówić. One będą ogłaszane. Regularnie, tak. Miejmy nadzieję, że również pojawią się koncerty na różnych festiwalach, ale to wszystko. Tym bardziej, że bardzo się rozochociliśmy, muszę przyznać. No tak, to bo ja powiem szczerze, czekałam już na ten moment, kiedy zaczniemy grać te piosenki na żywo. I tych koncertów po premierze i w dniu premiery, koncert premierowy w Warszawie, no jakby spowodowały, że ja mam apetyt na coraz więcej. I też czuję, że to, co zrobiliśmy w sumie, ta płyta, jest po to, żeby teraz ją grać, więc to jest jakby naturalna kolej rzeczy, że będziemy się starać o to, żeby jak najwięcej słuchaczy miało okazję też posłuchać tych piosenek na żywo, bo jednak aranżacje, te, które przygotowujemy na koncerty live'owe, troszeczkę się różnią od tego, co jest na płycie i to też emocjonalnie jest inne, wydaje mi się, zjawisko. Bo ja też trochę na koncertach inaczej śpiewam. Więcej tych emocji jednak się wyzwala, więc mam wrażenie, że ciągnie mnie też do przodu, żeby było szybciej na przykład. I tak dalej, ale... No tak, sobie... to jest na scenie jesteśmy 6-osobową machiną, którą czasami ciężko by utrzymać. Tak, mamy taką ekipę, która dzielnie z nami walczy od jakiegoś czasu właśnie koncertowo i w sumie wiemy, że też po tych koncertach, które zagraliśmy jakby w ramach tej takiej, nazwijmy to, działań promocyjnych po płycie, było ich 7 w sumie, tak? Że przygotujemy coś dodatkowego jeszcze na te koncerty bliżej wiosny. Czego wam życzyć? Czego wy też sobie życzycie muzycznego? Co jest waszym marzeniem, że chcielibyście, żeby się to ziściło? Co to by było? Czy to może być odpowiedź? No nie wiem, no. Na pewno tego, żebyśmy mieli dużo weny na to, żeby szybko napisać drugą płytę też. Zaczęliśmy już to robić. Tak naprawdę to koncerty? Na pewno można by życzyć dużo wytrwałości. Aha, bo ty to dalej utrzymujesz, tą moją wolę. No okej. No, tak wyszło. No dobrze. To właśnie tego wam życzę. To wytrwałości, no. Tak. Życzę wam wytrwałości, koncertów i wiecznego uśmiechu. Bo... No i mam nadzieję, że się spotkamy na tych koncertach. Ja też mam nadzieję. W pierwszym rzędzie, barierka. Tak, dokładnie. Okay. Golden Circle. Słuchajcie, zapraszamy was serdecznie do posłuchania naszej rozmowy w premierowym Midi. Nazywamy się Blauka. Dokładnie. Jakby nie dokładnie. Jeszcze raz. Dobra. Możemy jeszcze raz? Tak. Dobra, to ty zacznij. No, okay. Dobra, to ty zacznij. No, no okej, okay, gotowy jestem, no jedziesz. Cześć, z tej strony Blauka. Zapraszamy was serdecznie na nasz wywiad w premierowy Music. Okej. Okay. Cześć, z tej strony Blauka. Zapraszamy was serdecznie do posłuchania naszej rozmowy z premierowym Music.